Dobra, dawaj mi wkręcić. Dzień dobry. Dawaj mi. Jestem zmęczony? Dobra, próbuję. To rób, ja idę do samochodu. Dobra. Skupienie. O kurwa, co, zjebali mnie, nie! Jadą! Kurwa! Nie! Policja stanowi ręce do góry. No, to nieźle. Ja to tylko sprząta, proszę pana, przepraszam. Nie. Zamaskowany sprząta. Rzuca mnie do nas. Na tym musimy pana zakuć. Dobra, przepraszam, zmusili mnie, naprawdę. Sprawca jest przed Wałcie. Wałcie przed sklepem. Zmusili mnie. Kazał mi założyć tą maskę. Kazał mi założyć tą maskę i zmusił mnie do tego. Miał ze sobą broń. Miał ze sobą broń. Przymierzył mi do skroni. Naprawdę, przysięgam. Taka była akcja. Proszę go sprawdzić. Proszę go sprawdzić. Na pewno ma nielegalne z sobą rzeczy. Wracamy na razie do mnie. Dobra. Już się słucham, panie władzo, już. Spokojnie. Na ten moment pana zakuję do mojego i pańskiego bezpieczeństwa. I pan poczeka. Dobra, ej, próbujemy rozerwać kajdany? On ucieknął, on uciekł do mnie. Dobra. Pan się wróci do mnie plecami. Dobra, już. Ja się panu przedstawię. Oficer Trzypek. Przeszukam pana. Mamy to. Było bardzo dziwne, bo nie widzę, żeby pan miał gotówkę z sejfu. Co się stało z tymi pieniędzmi, proszę pana? Ja nie mam żadnych pieniędzy, ja tego nie otworzyłem, ja nie wiem, jak to się otwiera w ogóle. Tutaj ten pan tutaj nie przedstawił się, wsiadł ze mną do auta. Przestawił mi broń do skroni. Przestawił mi broń do skroni i powiedział, żebym tu wszedł i że ja jestem z zawodu mechanikiem, więc mam przy sobie wytrychy. Tutaj próbowałem, no bo to było pod groźbą śmierci. Pod groźbą śmierci to było. Bardzo się przestraszyłem. No to po prostu wykonywałem jego polecenia, no tak? No co by pan zrobił na moim miejscu, jeżeli by panu przystawił broń do skroni, no. Dobra, na ten moment wezmę od pana ten wytrych. No, proszę bardzo, ale ja go potrzebuję do pracy, bo chociaż jeden pan zostawi? To ten słabszy pan zostawi. Dobra. Maskę w dół i ucieka pan stąd. Dobra, no ja się wyrzucam, no. No. Kurde, ale przypał. Nie zemaj. Ale akcji, kurde. Udało się, Essa! Wybroniony, nie ma jaila. Ale akcja poszła. Kurczaki. Dobra, pojechali? Poczekajmy chwilę. Jest i wytrych. Zadzwoń do niej. Dobra. No halo, gdzie jesteś? Ej, uciekłeś? No. Udało mi się rozerwać kajdany i udało mi się im uciec, nie? Jeszcze pobiłem jednego policjanta, powaliłem go na ziemię. Słuchaj. A gdzie ty jesteś? Ja przed sklepem jestem, nie? Udało mi się rozerwać kajdany i udało mi się uciec. No to uciekaj za sklep. No dobra, uciekam. Mam nadzieję, że oni gdzieś pojechali, nie wiem. Oni gdzieś pojechali? Dobra, jest git, kozak. Ale akcja. Kurwa, ej, spierdalamy stąd, nie? Oni gdzieś poczekali. Zabrali ci. Nie, zabrali ci coś? Nic mi nie zabrali, nic mi nie zabrali. A kasę zebrałeś? Zebrałeś z sejfu? Nie, nic nie mam. Nie mogłem, bo jak już byli, to ja już. Oni na napad chyba pojechali jakiś. To dawaj tam, kurwa. Ale to. Aha.
Ja pierdzielę, idziemy jeszcze okraść ten sklep. Dobra, ja idę ten, po auto. Idę po auto. Zostawię go. Chodź, chodź, ja mam tam furę, tam zaparkowaną, o. Tak? Dobra. A jest ten safe, czy nie? Co, podjebałeś mnie, podjebałeś nie, w życiu, co ty, kurwa, przecież nie jestem 60 gościu. Co ty w ogóle gadasz?